Siemano, tu Bruder Fan Antek i Tata. Słuchajcie, my już przygotowujemy tutaj naszą farmę. Wiecie co? Zrobiliśmy tak, ja już Wam tutaj pokazuję. Zrobiliśmy tutaj bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o naszą farmę, ale nie tylko maszyny, ale również zwierzęta. Na przykład wzięliśmy tutaj, uważaj Antosiu, krowy. Mamy, już tutaj Wam pokazuję. Mamy byki. Może im jest troszeczkę ciasno tym bydlakom, ale wiadomo, że to jest zabawa, nie? Tutaj mamy krowy i byki, tam mamy świnie, tam mamy konie i tutaj mamy owce i osiołka. Tata, jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić tak, że mniejsze, że dzieci no. Oddzielić od, do jednej klatki dzieci. Aha, w ten sposób. Oddzielić. No, a może tak? Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze traktory. Mamy, jak pamiętacie, Maseya Fergusona razem tutaj z kosiarkami. I wzięliśmy małego Klasa. A wiecie dlaczego? Bo mały Klas też wszystko pasuje, jeżeli chodzi o kronę i może nam to pozgrabiać. I tutaj będziemy się bawić, że dla tych zwierzaków my właśnie przygotujemy, tutaj im zetniemy tutaj rzeczy. Wzięliśmy też ten zagrody, prawda, Antoś? No. No, patrzcie, tutaj mamy ludzików. O, tata, dam im belę. Tu. No, ta bela może być na zewnątrz, nie? O, tutaj facet stoi sobie, ogląda. Z drugim tam coś gadają, na przykład. O, na przykład, że ten drugi też tutaj sobie coś tam stoi. Nie? I no. Tutaj, o, no, tak. Jeszcze mamy tutaj, patrzcie, ładowarkę. Nie, Antoś? No, a widziałeś gdzieś zgrabiarkę? O, tu jest. Myślałem, no, ale przetrząsasz też? Chcesz? Nie. Zgrabiarkę mam. No, przetrząsasz. Myślałem, że jeszcze... Proszę. No, to może tyle wystarczy, nie? No, bo czy potem... Prasy ja... jeszcze? Nie. Prasy nie, bo wiecie co? Potem to się, kurde, robi się strasznie dużo już tych maszyn i jest potem aż za dużo, nie? Weźmiemy... Patrzcie, Justyny koń. Konik też jest tutaj. Tutaj mamy kogoś, jakiegoś gościa na rowerze. Panią, która bardzo lubi tutaj koniki. Tutaj gościu, opiekun tego konia, tylko że mu noga wypadła. Temu to wypada noga od samego początku. Od samego. Normalnie pierwszy dzień już mu noga chyba wypadła. Pamiętasz, Antoś? No. Dobra, tak więc słuchajcie, startujemy. Ruszamy. Antoś jeszcze coś tam się patrzył. Patrzył. A do tego można nawet podpiąć zgrabiarkę. Nie, zgrabiarkę tylko podpiszam. Ale nie, to będzie nie ten. To weź jakiś traktor. To będzie tak nierealistycznie. To może weźmiemy coś, nie wiem co. Co? Kejsa? Kejsa chcesz? Dobra, tu jest case. Będą dwa czerwone traktory. Oj, nie, czyli, dobra, wyszło mi. Dobra, proszę Antoś. Dzięki. To daj tą ładowarkę, Antosia. Co? Ładowarkę? Dobra. Dobra. To weźmiemy na miejsce, tutaj wrzucimy, żeby się nam bałagan nie porobił, nie? Wiecie o co chodzi. To tak chyba będzie to lepiej wyglądało, bo no. Większy traktor to większy zbiórki, mniejszy... No. Czyli tak, słuchajcie, przedstawiamy Wam tutaj oto, mamy tak, tutaj mamy Maseya Fergusona z Klasem, blisko 3050 FC+, tutaj z tyłu też. Oprócz tego mamy Kejsa, tutaj już nawet się starły naklejki, CVX170 z kronę, ze zgrabiarką i Klasa mamy Nektisa z przetrząsaczem. Tak więc wszystko jest tutaj przygotowane. Antoś, ruszamy. Czym jedziesz? A ja jadę Masejem. Dobra, Antoś ciśnie Masejem, a ja będę chyba jechał Kejsem. No. Nie, muszę nie. Najpierw jechać przetrząsaczem. Nie? No, ale pamiętaj, że możesz sobie przemontować, jak chcesz. Dobra. Do Kejsa. To ja ruszam tutaj. Kirit! Ja już tutaj wyjeżdżam. Kierownicę muszę tutaj. Ej, odpięło mi się. Ktoś tutaj źle zapiął.
Co to mógł być? Coś tak na luzaku. I co, kosisz? Jak idzie? O, opony ciężko się tutaj. Widzę, że ślizgają. Co? Patrzcie, jak idzie, to aż... Ale ten przód, nie? Widać, że miał obciążenie. No, no, no. Ja też tutaj przejadę. Tak, ale ja tutaj jeszcze musisz w ogóle... Tutaj zacząłem. No ja wiem, ale to ja to odjeżdżam, żebyś ty miał miejsce. Tak, i przejechałem koło krów. Przejechałem. I tyle było tak, że skoszone ziony zaczęły to jeść. Wychylały nosy i jadły. No, to tak jest całkiem możliwe, że tak było. Ja tutaj podjadę, ja już sobie otworzę ten swój tutaj sprzęt. Ty, tata, nie mamy żadnego ludzika. Co? Ja biorę sobie ludzika do mojej kabiny. Jakiego ludzika? No ludzika, przecież... A czemu on ma taki niebieski sweter? No bo jest mu gorąco, a jest lato. Dobra. Dobra, rozkładam, ale przecież najpierw miałem to przetrząsnąć. A ja nie jadę tym traktorem, którym miałem jechać. Ja miałem jechać tym. Antoś. Czemu mi nie powiedziałeś, że małym Nexisem miałem jechać? Rozkładam przetrząsacz. Tata, dobrze, zobacz, jak fajnie mi wszedł do kabiny. Tego no. No to ekstra, fajnie. Superancko, ruszam. Dobra, składam cię. Ty już masz wszystko pokoszone? Tak. No to teraz muszę to dobrze przetrząsnąć. Dobra, jadę za tobą z grabiarką. Dobra. Teta, ale to się nie powinno trochę ususzyć, ta skoszona. No powinna, to co? Będziemy poczekamy do wieczora w pokoju? Nie, ale powiedzmy, że minął tydzień. No to dobra, to pobawmy się tak, że jest pogoda była bardzo dobra. No. I że minęło 3 dni i ja tutaj... To teraz ty jedź tym. No dobra, ale pojedź najpierw tym, przetrząśnij jeszcze raz dookoła. Bo to drugi raz, nie? To się dwa razy przetrząsa, nie wiedziałam. No bo, ale na przykład, bo weźmie ci, wysuszy się jedna strona, nie? Wiesz, o co chodzi. I no, potem druga strona jest jeszcze mokra pod spodem. I trzeba na przykład kilka razy przetrząsnąć siano. Bo to tak się robi. Dobra, złóż go, daj mi go, ja sobie tutaj podjadę nim. Tata, on by był dobry, żeby... Ej, nie podniosłeś mini. Takie małe traktorki mogłyby być, bo są dobre, żeby wjechać do zagrody czasami. Tak, bo one mogą mieć ten ładowacz i one się zmieszczą, słuchajcie, żeby wyciągnąć na przykład kupę, nie? Mieliśmy tutaj ten taki mały ładowacz, chyba jest... O, patrzcie, mamy jeszcze tylko małego fenta. I on na przykład, nie? Duży to jest duży, a mały... Ojej, on tutaj miał chyba takie zapięcie. A nie, dobra. I patrzcie. Podjeżdżamy na przykład tutaj. Muszę tata trochę przycisnąć. Zaraz wam pokażę, o co mi tutaj chodzi. Że podjeżdżacie... Dobra, odjeżdżam ci. Nie zgrabia ci, ty. A, bo ty się też. Czekaj, jak. Może piasek wpadł, bo to tak. Tata, bo do tego, a te kołka ciężko chodzą. Tak? I one pewnie się ślizgają na podłodze. I patrz, Antoś. Jeszcze jeden raz ja tutaj zgrabię. Teraz, bo większe rządki, żeby były. Żeby nie trzeba było tyle jeździć pracą. I wtedy na przykład obornik on wjeżdża, ładuje, napina do góry, podnosi, wyjeżdża, to zamykamy. Krowy sobie zostają, a my na przykład z tą kupą obornika
z kupą gnoju. Ogromną, wielką, w łyżce. Ze 2 tony, albo i nawet 2,5. Nie no, żartuję. To powiedzmy, że z 800 kg albo 400 wyjeżdża i tam na przykład gdzieś ładuje, nie? Na przykład na rozrzutnik może go załadować, albo na przykład na jakieś inne miejsce, nie? Tak, ale fajnie zrobimy te świnki, że ten piją mleczko. Ej, patrzcie, Antoś zrobił, że świnie piją mleko. Pokaż to, Antoś. Musiałem tutaj, czy jest maciora? Antoś maciora jest. Wiem, i musiałem dać jeszcze z innym kolorem. Polska biała, długoucha. Była taka odmiana chyba, nie pamiętam jak ona się tam dokładnie nazywała, ale coś takiego podobnego było. No, tak więc jak widzicie, tutaj zrobiliśmy, przypuśćmy, no ale dobra. No, ale Antoś, mamy to skoszone, no mamy, tak. Mamy to przetrząśnięte, no mamy jak... to... No i chcę zapytać, jak to zabierzemy. Po prostu ładowaczem będziemy jeździć i będziemy brać te rządki do ładowania. No i będziemy im je wysypywać. Mamy jeszcze przyczepę samozbierającą. Jak chcesz, to możesz wyciągnąć. Ja wiem, która to jest. Albo prasę, jeżeli chcesz. Ja wiem, gdzie ona jest. Ale tata co wyzwał? Chyba przyczepę, bo prasa to jeszcze prasa, no. Potem jeszcze owijarka. Przyczepa jest tutaj. Potem jeszcze odwinąć będę? Proszę, Antoś. Ale chyba nie do tego małego, co? Chyba nie zaczepisz jej do tego mikrusa. No tata, on nie muszę opuszczać tego wałka. Bo stanął dęba, tak? I... Wiecie, że w farmingu zrobiłem też tak, że jak nie miałem obciążnika, to na turze założyłem 2 baloty i to był mój obciążnik. Tata, zobacz. No. A to się mi chodzi o to, że jak tutaj daję dęba, to od razu te kółko mu się nisko bierze, nie? Się robi. Co ty tak gazujesz tam? Dobra, zbieraj tą trawę. Te siano. Dobra, zbieram. Bo potem musisz do nich to wysypać, nie? No. Dobra, uwaga. Zbliżamy się. Tata. I teraz ja to, tak. Ja to tutaj... Na wyścigi, kto szybciej to rozładuje. Nie, tata, ale ja to tutaj na kupę tak wysypię. Aha. No, bo tam jest taki mechanizm, słuchajcie, który się rusza. I wtedy wysypujemy, nie, Antoś? No. O, poszedł teraz szybko. Dobra. Zamykanko. Jeszcze tutaj trzeba, jeszcze tutaj będzie musiał wejść ludzik. Wejść. I posprzątać. Bo to jest fajne. Dlatego mamy te narzędzia. To jest mega fajne moim zdaniem. No, patrzcie. Miotłe w ogóle mamy. Mamy miotłe, grabie, widły. To miotła chyba się przyda. No i grabie, nie? Patrzcie, są grabki. Chyba, że jeszcze łopata. Ale chyba nie. Nie, łopata to bardziej do stajni. Nie, wiesz po co do stajni. A on tam chyba nie wejdzie, ty. Wejdzie! Jak nie wejdzie, jak wejdzie? Patrzcie. Chodź tam. Ale ja nie wejdę! Panie! No i co? Oła! Oła! Już. Głowa! Nos! Dobra, po przejściach Marian wyczyścił maszynę samozwierającą, co spowodowało, że musiał pojechać do lekarza. Z 2 uciętymi palcami. Wykonał misję. ZUS wypłacił mu odszkodowanie. I tata. I jedną raną w klatce piersiowej. Ojeju. Ty tata, zobacz jaka fajna jest ta miotła, ona w ogóle... Co? Się rusza. Nie jest taka plastikowa jak... Znaczy to jest pewnie plastikowa, tylko jest takiego delikatnego plastiku jak prawdziwe te, co? Możemy pomóc mamie tutaj sprzątać pokój. To by mi chyba zajęło z 20 dni. No Jezu, tak długo, nie? A pod łóżkiem.
Ale pod łóżkiem to by się Pod gnęło. łóżkiem to jest moja noga.